jakie ryzyko do uszkodzenia też spodni. W jednym miejscu jednak jest odklejenie. Tutaj jest przepalono. Witajcie, bracie i siostrzyczki, tu jest Kiniowiec. Około 2 lat temu nawiązałem współpracę z firmą Revolution Race, firma, która szyje, sprzedaje ubrania outdoorowe, i za te 2 lata zebrało się troszeczkę doświadczenia. Dawno zakończyłem współpracę z nimi, więc nie ma żadnej presji, żeby wychwalać, stąd będzie to uczciwa opinia na temat Revolution Race. A przy okazji też wypowiem się na temat butów i w ogóle warunkach, w których użytkowuję te ubrania, jak i cały swój kupionek zresztą. Zapraszam. No i zacznę może od sposobu użytkowania całego swojego ekwipunku, nie tylko spodnie, buty i tak dalej. Bo obecni, czy tam starzy widzowie wiedzą, informacje raczej dla nowych. Właśnie włóczę się poza ścieżkami. W przeważnej ilości moich przygód to zawsze włóczęga poza ścieżkami. Tak lubię, lubię ciasny kontakt z naturą, lubię naturę nietkniętą przez leśniczego, przez drogi rowerzystów i tak dalej. Dlatego właśnie włóczę się poza ścieżkami. A to zdecydowanie przekłada się na to, jak szybko psują się na przykład buty, bo życie mają bardziej hardkorowe. Jakie ryzyko do uszkodzenia też spodni, kurtki i tak dalej, bo czasem to jest tam trawa, krzaczki jak tutaj niższe, czasem to przedzieranie się przez młody las, więc cały jestem narażony na takie zadrapania, więc to tak, no i uwielbiam też deszcz. Uwielbiam deszcz, uwielbiam po deszczu łazić, bo też nieraz podkreślałem, zupełnie inaczej wtedy pachnie las, zupełnie inaczej wygląda natura, nie ma turystów, zwierzyna nie jest płochliwa, więc to sobie razem musicie wyobrazić, żeby zrozumieć, w jakich warunkach ten mój ekwipunek jest eksploatowany. Burówka w tym roku będzie.
jeziorku właśnie. Zanim Eli skoczy do wody, muszę zaczerpnąć dla siebie. Stop, stop, stop. Zostań, zostań. Leżeć. Elis, leżeć. Pokażę wam, jaki kolor ma ta woda. Już jak herbata lub kawa, ale tego nie da się wyfiltrować. To jest zabarwienie trawą, liśćmi i nic w tym złego. Może mieć taki lekko gorzkawy smak czasem, no ale nic. Po filtrowaniu, po zagotowaniu jak najbardziej nadaje się. Ej, biegaj. Możesz pić. To niesamowite, jak takie maleńkie jeziorko daje emocje oprócz estetycznych. Jeszcze taki zastrzyk adrenaliny i wymaga od nas wiedzy. Wydawałoby się, że niebezpiecznie, ale po pierwsze warstwa tych roślin, nie wiem poprawnie nazwać, mokradłowych, tak sobie wykombinuję, taka jest mniej więcej, a po drugie bardzo, bardzo mocno przeplatają się korzeniami, stąd oczywiście z głową, bez przesady, ale da się po takim chodzić. Oczywiście buty mokre. Zobaczcie, wszystko się buja, ale jeżeli trzyma nawet drzewo małe, no zakładam, że człowieka też jest w stanie wytrzymać. Degraduje jeziorko niestety, degraduje. Dobra, wracaj. Elis to pies bushcraftowy po prostu w najwyższym stopniu. Słuchajcie, jeziorko zbadaliśmy, jest po prostu przepięknie. I
teraz musimy stąd się oddalić, bo miejsce zbyt pięknie, żeby przygotować sobie tutaj posiłek. Nie chcę go psuć, więc odejdziemy troszeczkę dalej w poszukiwaniu miejsca na mikroobóz. Będziesz w domu prana. Mam nadzieję, że futerko na mikrofonie dzielnie będzie walczyć z wiatrem i słychać mnie wyraźnie. Ubrania Revolution Race. Jak już mówiłem, około 2 lat korzystam z tych produktów. Zaproponowali współpracę. Miała polegać na tym, że ja pokażę te produkty widzom. Bez konieczności chwalenia tego, zrobię jakieś piękne zdjęcie z tym produktem na łonie natury, jakoś w tym stylu. Ja zazwyczaj przy takich współpracach podkreślam wyraźnie, że pozostawiam sobie prawo do feedbacku negatywnego, o ile uznam, tak? Ale tak na szczęście się nie znało, firma Revolution Race zaakceptowała te warunki, ale nigdy złego słowa o tych produktach nie powiedziałem i do dzisiaj, za te 2 lata, negatywnego takiego feedbacku też się nie zebrało. Podkreślam raz jeszcze, skończyliśmy współpracę, ale nadal uważam, że produkty są kapitalne. Bardzo, bardzo je polecam. Posiadam 4 produkty firmy Revolution Race i po kolei wypowiem się na temat każdego z nich. Spodnie, które można uznać za niekoniecznie bushcraftowe, mają krój jeansowy, a przeznaczenie to, jak już nagrywałem oddzielny film o nich, to dla mnie jest takie, to takie spodnie uniwersalne, w których można uprawiać taką turystykę miejską i okołomiejską. Więc jakoś tak, plusem jest to, że posiadają z przodu nogawki chowane haki, żeby za sznurowadła można było te nogawki zamocować. Materiał syntetyczny. Po bokach są takie otwory wentylacyjne, które nieźle schładzają, a przy okazji to też taka kieszeń z jednej i z drugiej strony. Nic specyficznego. Te spodnie najbardziej zniszczyłem. Zwłaszcza tutaj na tej części wytarły się. Bardzo je i też mają takie rozciągnięte kolana, czy ten materiał na kolanach. I to już jest niefajne, ale te spodnie eksploatowałem najczęściej, bo jakiś spacer z psem w mieście, to te spodnie, czasem do pracy ubieram się tak bardziej, no że tak powiem, może militarnie, to te spodnie, jakieś wyjazdy weekendowe z rodziną, to te spodnie, stąd były eksploatowane. Bardzo często są wygodne, bo materiał elastyczny i wszystko jest fajnie, super, turbo, no ale raczej przyszedł chyba już czas na jakieś nowe, no bo się zużyły. Następny swetr, taki fleece, nie fleece, trudno stwierdzić, jedna z cieplejszych propozycji Revolution Race. Wtedy była, nie wiem jak teraz, nie sprawdzałem aktualizacji. Bardzo też udany i wytrzymały przy tym model, bo
na klacie, gdzie zazwyczaj odczuwamy wiatr najbardziej. I tutaj na plecach jest to wzmocnione takim materiałem sztywnym, oczywiście syntetycznym, ale nadal mniej przepuszczającym wiatr. Oczywiście to jednocześnie oznacza, że mniej oddycha, no ale umówmy się, takie coś jest raczej nie na aktywność, tylko na to, żeby zachować przy sobie ciepło gdzieś na obozie. Rękawy tak samo, od strony łokcia jest tym wykończony tym materiałem wzmocnionym. Na końcu rękawa jest taki otwór, żeby włożyć sobie palca w ten sposób, ale nigdy z tego nie korzystam, no bo po prostu się nie podoba, bo wtedy dłoń ma jakieś takie ograniczenia, ten materiał wtedy będzie się brudził i tak dalej, więc z tego nie korzystam, ale generalnie nie powiedziałbym, słuchajcie, że ten swetr jest jakiś tam super turbo specyficzny, odróżniający się od konkurencji, bo mam podobny, tylko jeszcze grubszy z Mountain Warehouse. No po prostu fajny jest, no i fajne wzornictwo, mi się podoba też wzornictwo, więc też nic się z tym nie stało w odróżnieniu od spodni. Może na szyi troszeczkę, no też bym nie powiedział, więc to naprawdę służy i też bardzo często to zakładam nie tylko do lasu, a na takie wyjazdy, że tak powiem, okołomiejskie, i też bardzo fajna sprawa. Teraz spodnie i kurtka, i tutaj nawet nie wiem, co jest ważniejsze, z czego zacząć. Dylemat. No ale dobra, zacznijmy od kurtki, bo spodnie nam nie zawsze, a kurtka nie. Nie jest to najwyższy model tej firmy, bo są wyższe w sensie, które bardziej oddychalne i bardziej trzymają wilgoć. O tej kurtce też nagrałem filmik, taki zapowiedź, i też był już feedback. Teraz tylko, czy nic z tą kurtką się nie stało i czy ona nadal trzyma szczelność, czy nie poodklejały się szwy. Więc nie, nigdzie w żadnym miejscu szwy nie poodklejały się. Kurtka zachowuje swoją szczelność. Tę kurtkę wykorzystuję w każdym sezonie. Kiedy zimno, jest to górna u mnie warstwa chroniąca przed warunkami atmosferycznymi i też przed wiatrem. Kurtka jest bardzo wygodna. Nie powiem, że tak oddychająca, że nigdy w niej się nie spociłem, bo to bajki, słuchajcie. Nie istnieje takich materiałów, które oddychają tak samo, jakbyś chodził nago. Ups, a nie, w jednym miejscu jednak jest odklejenie. No widzicie, dopiero zauważyłem. No ale z boku, tam gdzie jest zamek błyskawiczny, więc miejsce może mniej wrażliwe, ale fakt, jest w jednym miejscu. Czy ktoś może zapytać, i to uznałbym za dobre pytanie, jak z iskrami? I wydaje mi się, że tutaj gdzieś w jednym miejscu na rękawie było, o ile nie mylę, to ze spodniami. No, nie wiem, czy kamera tego to zobaczy, więc nawet nie będę się starał, ale uwierzcie mi na słowo. Kurtkę uznałbym za odporną na iskry. Nie oznacza to oczywiście, że kurtka jest żaro czy iskro odporna. A ja chciałem podkreślić, że ja wędzę się na dymie, a to ze sobą ciągnie często iskry, dlatego, żeby ochronić się przed komarami. Stąd uważam też tę kurtkę za bardzo dobry produkt. No i ostatnie to spodnie. Najpierw o uszkodzeniach. Tutaj jest przepalono ogniskiem,
maleńka dziureczka i to tyle. Tutaj wewnętrzna strona nogawek, tam gdzie jest wzmocnienie, nie ma żadnych uszkodzeń. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Mam z czym porównać, bo kiedyś miałem spodnie z Decathlonu. Całkiem były dobre, ale te są lepsze. Spodnie są pancerne. Nie chciałem docelowo w tym filmiku pokazywać Wam, przez jakie chaszcze tam się przydzieram, taki, wiecie, Rambo i tak dalej. Zazwyczaj tak łażę. Taka jest prawda. Kto stary widz, ten wie. Więc tym bardziej spodnie bardzo i to bardzo godne polecenia. A przy tym uważam, że cena jest też atrakcyjna. Nie porównuję z najtańszymi produktami Decathlonu, bo to zupełnie inna liga. Nie chcę mówić, że spodnie z Decathlonu są słabe, złe, bo też z nich korzystałem. Nie ze wszystkich modeli, ale nadal. Uważam, że Decathlon generalnie za swoje pieniądze to bardzo, bardzo dobre produkty. Ale jeżeli ktoś potrzebowałby spodni troszeczkę bardziej zaawansowanych, tak, wszystkie produkty można podzielić na jakieś tam podstawowe, częstego użytkowania, profesjonalne, to te określiłbym bardziej jak tak w kierunku do profesjonalnych. Są lepsze, są droższe, jakieś tam woskowane i tak dalej, natomiast ja uważam, że spodnie do lasu, na taką włóczęgę poza ścieżkami, to po prostu całkiem wystarczające. Nie muszą być i nie powinny nawet być wodoodporne, bo za tym pójdzie od razu gorsza oddychalność. Lepiej mieć ze sobą spodnie wodoszczelne i kiedy zupełnie leje, czy tam idziesz po pas w trawie, to wtedy zakładasz, w mokrej trawie, to wtedy zakładasz inną warstwę. Te spodnie to bardzo dobry taki bilans pomiędzy wytrzymałością a oddychalnością, bo tutaj wewnątrz to wszystko, co zielone, to jest cieniutki, lepiej oddychający materiał. A poza tym jest długa, długa siateczka, która też działa i chłodzi bardzo, bardzo dobrze. Już wcześniej mówiłem i powtarzam raz jeszcze, na super turbo upalne dni w tych spodniach jest gorąco. Albo kiedy masz, nie wiem, spinaczkę w górach, ktoś by zapytał, czy poleca. Totalnie nie, bo spinaczka w górach, po pierwsze, zazwyczaj odbywa się ścieżkami przygotowanymi, czego ja unikam. Dlatego na takie przygody można znaleźć cieńsze, lżejsze, chroniące tylko na przykład przed wiatrem i słońcem. To po prostu taki konik roboczy na teren, na trudny teren. Stąd lżejsze być po prostu nie mogą i trzeba się pogodzić, że w gorące dni będzie w nich bardzo gorąco. Nie będę teraz opowiadał o kieszeniach, też tamtych haczykach na końcach nogawek. O tym wszystkim było, poszperajcie sobie na moim kanale. Po 2 latach chcę kolejny raz podziękować Revolution Days za kapitalny produkt i mogę go z całego serca polecić. No i zanim zabierzemy się za obiadek, króciutko jeszcze o butach. To są moje stareńkie Salomony, z których jestem bardzo, bardzo zadowolony. To kapitalny kompromis pomiędzy odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo dobrze trzymają wilgoć. W potrzebnych miejscach są wzmocnione, a do tego mają membranę Gore-Tex. I wydaje mi się, że przy takim samym, tylko nowszym modelu pozostanę, bo już się tutaj troszeczkę rozklejają i ja czuję, że czasem przy dłuższym zamoczeniu ta wilgoć dostaje się do skarpety. Ale
wydaje mi się, że nic dziwnego, bo warunki, w których eksploatuje te buty, są naprawdę bardzo i to bardzo wymagające. Zastanawiałem się wiele razy, czy nie przejść na samą skórę, bo wiele ludzi nie bez przyczyn je zachwala, tylko ja dlaczego cenię sobie ten właśnie model? Po pierwsze dlatego, że moja noga bardzo jest podatna na pocenie się, więc oddychalność dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, a mocne skórzane buty, bo mam zwykłe, niekoniecznie turystyczne, no niestety tak nie oddychają, jak oddycha membrana goreteksowa poprzez tkaninę, poprzez materiał, który jest tutaj, nawet przez tę samą kordurę. To jest raz, a po drugie skórzane bez membrany mają przewagę taką, że niby łatwiej je suszyć podczas dłuższych podróży. Ja takich niestety raczej nie mam. Moje podróże to, nie wiem, w Karpatach było 5 dni, w Norwegii było 3 dni, Finlandia zazwyczaj weekendy, więc nie czuję potrzeby, a nawet w Norwegii jak byłem, mimo ogromnego zamoczenia, to kolejnego dnia jakoś tam wystarczająco schnie, więc dla mnie lekkość buta przy sensownym jakimś wzmocnieniu jest ważniejsza niż te cechy, które mają cięższe, ale skórzane buty. Więc raczej przy tym zostanę, ale za 2 lata użytkowania też no, dostawały w kość mocno, bo jak mówiłem, w Karpatach bardzo ostro były eksploatowane, w Norwegii, ta i tutaj po lasach. Słuchajcie, jeżyny, sucho, mokro, błoto, deszcz, bagna, gałęzie, krzaki, naprawdę, naprawdę dostają w kość. Kiedy warunki są trudniejsze, zakładam stuptuty, ale i bez nich but jest kapitalny i też godny polecenia. No i w końcu czas na obiadek. Jak wiecie, ja z zalewajek korzystam w przypadkach skrajnych, kiedy nie ma czasu na zabawę z kuchnią, więc dzisiaj przygotujemy sobie sami, ale wciąż lubię dania maksymalnie proste, które nie zabierają nam dużo czasu. Czas można też ciekawiej spędzić na łonie natury, ale nadal uważam, że dawne jakieś tam przepisy, czy dawne proste, czy nawet może prymitywne dania, które jesteśmy w stanie przygotować na łonie natury, no też czegoś uczą z chociaż minimalnego, podstawowego zachowania się z kuchnią szeroko pojętą, outdoorową. Stąd dzisiaj będzie danie babci kolejny raz, ale tym razem ziemniaczki na skwarkach z śmietaną. Zapraszam. Stęskniłem się po swojej kuchence Firebox Stove. Stąd dzisiaj korzystamy z niej. I co? Troszeczkę opału trzeba zebrać. No, ten kolor bursztynowy pozostanie.
Jedyne, w czym przejawia się dzisiaj moje lenistwo, to to, że ziemniaki będą nienormalnie gotowane, tylko takie suszone, sproszkowane. Jakiś czas temu dostałem je od sklepu Preppers, więc suszone ziemniaki jak najbardziej działają. I to powiem wam, naprawdę bardzo dobra alternatywa dla tych, którzy chcą bawić się w kuchnię, ale jednocześnie tak, żeby bez przesady, wiecie. Skrobanie ziemniaków, czyszczenie i przenoszenie, no nie jest aż tak fajne. Stąd wydaje mi się, że to akurat taki dosyć akceptowalny może być wyjątek. Ja dzisiaj bez rękawic i to no, czuję, jak mi to utrudnia wszelkie prace, stąd wybaczcie, ale będę się tak dziwnie gimnastykował ze wszystkim tak naprawdę. O. Tym będzie dobrze trzymało. Na tym przechylimy. A tyś, jojojojojoj. Ciekaw jestem, jaki będzie kolor tych ziemniaków. Czy woda, no nie czy, a na pewno się przyczyni do zmiany koloru. Za dużo smalcu nie chcemy. No i teraz niech to wszystko przez chwilę postoi. Smacznego. Zapach kapitalny. Soli. Tylko soli i wcinać. Ale ta pani już może. Siad. Lapę. Leżeć.
Siad. Nie, lapy nie chcę. Siad. Nie trzeba wykonywać wszystko, co umiesz. Dobry pies. Zostań tutaj. Jeść. No cóż, bracie, suszyczki. Króciutkie podsumowanie. Ubrania, obuwie, to wszystko, co mamy na sobie podczas wyprawy, bezpośrednio przekłada się na komfort, z którym, który nam towarzyszy podczas tej wyprawy. Komfort, który pozwala bardziej bezpiecznie czasem, czy bardziej akceptowalnie przejąć to, co daje nam natura. Stąd ubrania są niezwykle, ubrania i obuwie są niezwykle ważnym, czy jednym z najważniejszych elementów naszego ekwipunku. Dlatego osobiście uważam, że należy naprawdę bardzo odpowiedzialnie podejść do wyboru. Oczywiście przede wszystkim należy posługiwać się swoim stylem buszowania, obozowania, włóczęgi czy turystyki i w zależności od tego, nie przesadzając oczywiście, dobierać sobie ten ekwipunek. I to tyle na temat ubrań. Danie było niesamowite. Nie przekażę Wam tego słowami, ale bardzo zachęcam spróbować nawet w domowych warunkach, bo właśnie takie proste dania ja osobiście pamiętam z dzieciństwa. Nie pamiętam jakichś tam skomplikowanych sałatek, które tam babcia, mama czarowały razem, ale właśnie taka prostota, ona w połączeniu oczywiście ze smakiem, z jakością, ona siedzi w pamięci i co jakiś czas wynurza się. I dosłownie kilka słów na temat zbiórki. Znów okazja, a nawet mój obowiązek Wam serdecznie podziękować, bo dzięki tej zbiórce zakupiliśmy dla chłopaków dwie stacje zasilające, tradycyjne zamiast swojego ryja. Zaraz tutaj pokażę, co zebraliśmy, na co wydaliśmy, ile zostało na koncie i dokumenty potwierdzające zakup. Logistycznie było to troszeczkę skomplikowane, ponieważ przedstawiciel jednostki, którą wspieramy, był na zwolnieniu kilka dni w domu na zachodzie Ukrainy i mógł to zabrać ze sobą od razu. Stąd postanowiłem zakupić to w Ukrainie. Sklep niestety nie przyjmował wpłaty z zagranicy, jakieś tam ograniczone miałem możliwości, stąd tę samą kwotę przesłałem do kolegi poprzez PaySend, on to wykupił, no i mamy oczywiście dokumenty potwierdzające ten zakup. Więc wszystko czyściutko, przejrzyście, otwarcie, a to dlatego, żebyście nie mieli podejrzeń, wątpliwości,
gdzie idą pieniądze, bo niestety, ze smutkiem muszę to powiedzieć, niektórzy wolontariusze no, nie są zbyt uczciwi. W Ukrainie ostatnio gdzieś tam pod Lwowem odkryli ogromną bazę, ale to skala zupełnie inna niż ta, niż nasza. Ogromne magazyny przechowywanych rzeczy, które mogłyby trafić na jakiś tam czarny rynek, na sprzedaż, zamiast tego, żeby udostępnić. Niestety, na świecie jest za dużo nieuczciwych ludzi, stąd dla mnie przejrzystość jest kluczowa. Dla nowych informuję, że tę zbiórkę prowadzę maksymalnie otwarcie, udostępniam wszystko, każdą informację na temat zakupów, potwierdzam to paragonami, zdjęciami i tak dalej. Stąd ciągle zachęcam do tych zbiórek i wydaje mi się, że na następny odcinek przygotuję dla Was informacje o zbiórkach alternatywnych, informacje o ludziach zaufanych, o Polakach, którzy też wspierają Ukrainę w taki sposób. Może jakiś taki mikro wywiad zrobimy, to dlatego, żeby dla Was poszerzyć możliwości wsparcia Ukrainy. A Wam kolejny raz dziękuję, naprawdę ogromny szacunek. To byłoby tyle. Niestety ta piękna przygoda się skończyła. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Dziękuję patronom tego kanału. Gdyby ktoś chciał dołączyć do listy tych szlachetnych ludzi, zapraszam do wsparcia tego kanału. Niezbędne informacje znajdziecie w opisie tego filmu. I jeszcze jedna rzecz. Zwracałem się w zeszłym odcinku i w tym chcę raz jeszcze podkreślić. Mam drobne niespodzianki dla tych, którzy znacząco i ciągle wspierają ten kanał. Stąd jeszcze raz ogromna prośba, żeby ci panowie i panie napisali do mnie maila. Dziękuję. Z miłością i wiedzą. Do lasu.